Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na nagraniach finału tegorocznej Szansy na Sukces i jest z nami Laura Wojciechowicz, reprezentantka Polski z zeszłego roku. Cześć, Laura. Dzień dobry. Jak to jest stanąć na tej wspaniałej scenie po rocznej przerwie? Jest po prostu cudownie. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj wrócić, bo to są ogromne emocje i to jest miejsce, w którym zaczęłam spełniać swoje marzenia. Więc czuję się tutaj wspaniale i naprawdę bardzo dobrze wspominam to miejsce w ogóle. Co zmieniło się w Twoim życiu przez ten rok? Przed rokiem stałaś tutaj jako gwiazda, jako młoda osoba, która chciała faktycznie pojechać na Eurowizję i spełniłaś to swoje marzenie. Co się zmieniło w Twoim życiu przez ten okres? Ojejku, dużo się zmieniło. Na pewno więcej jakby koncertowałam, wystąpiłam w musicalu, miałam o wiele więcej projektów właśnie związanych z muzyką. No dużo się pozmieniało. Naprawdę nie umiem tego wszystkiego tutaj teraz powiedzieć, ale na pewno zmieniło się na lepsze. To super. Mamy też nadzieję, że będzie się jeszcze zmieniało na jeszcze lepsze. A słuchaj, jeżeli chodzi o Eurowizję. Czy poznałaś faktycznie kogoś tak, że utrzymujesz z nim kontakt cały czas? Jasne, te wspaniałe kontakty są ze mną do dziś. Na pewno nie z wszystkimi, ale na pewno z Carlosem z Hiszpanii mam, z Luną, mam z Sabelą z Holandii, mam z Gają z Malty, no jest tych osób pełno, ale właśnie z tymi trzema mam chyba taki największy kontakt, ale naprawdę mam bardzo dużo kontaktów nadal z Eurowizji, które tam nawiązałam. No i wszyscy, jakby wszystkie osoby były tam wspaniałe, każdy miał taki jeden cel, każdy wiedział, co chce osiągnąć w życiu i naprawdę przez to widzę, że teraz bardzo dobrze się rozwijają, jestem z nich mega dumna, więc no te kontakty są do dzisiaj. To super. Na samym koniec mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Przed rokiem inni uczestnicy dawali porady Tobie, a teraz Ty jako doświadczona już tutaj wracająca po roku, jaką możesz dać radę dla reprezentantki Polski na Junior Eurowizję 2023? Specjalistą nie jestem, ale taką najważniejszą radą jest to, co jest bardzo ciężkie, ale żeby nie stresować się każdym występem, bo naprawdę na pewno będzie wszystko dobrze. Tym bardziej Mai właśnie życzę, żeby właśnie nawiązywała bardzo dużo tych kontaktów, bo Eurowizja trwa tak naprawdę tydzień, może dwa, więc to nie jest naprawdę bardzo długi czas, więc ja osobiście polecam spędzać właśnie jak najwięcej czasu z uczestnikami, bo później można tego żałować, że na przykład wtedy się gdzieś nie poszło, więc korzystać z tych chwil bardzo dobrze. Przede wszystkim Eurowizja to są właśnie spotkania i inni ludzie, a nie konkurs, nie wyniki. Super, bardzo dziękujemy za rozmowę i chcemy Ci życzyć super dużo powodzenia i mamy nadzieję, że za kilka lat spotkamy się w polskich preselekcjach na dorosłą Eurowizję. Wiem, że to jest przyszłość, ale wierzymy, że zostaniesz z nami w tej eurowizyjnej rodzinie. Jak na księżyc jest powrót.